ale i tak muszę. Tak, jadę do Polski ogólnie. Cały czas się kieruję do Polski, ale muszę zajechać do serwisu i naprawić mój samochód. A ja mam 105 tysięcy tylko. Jak zaczynałem streama, to miałem 103. Lipa. Siemaneczko, dobra. Ja jadę do ten, do naprawialni, bo gdzieś tu musi być, nie? Gdzieś musi być naprawialnia. Dawaj, zdążysz. Zdążysz. Człowieku. Co tu mamy? Jakieś znaki. Agencja pracy. Nie, to mnie nie interesuje. Musimy znaleźć naprawialnię. Tutaj jest jakaś? Ej, tu nie ma naprawialni? No nie gadaj. Jak to nie ma tu naprawialni? Kurde, znowu nie widzę. O, zielone, dobra, start. Damn. Kurde, ile tutaj jest z tego wszystkiego? Gdzie tu jest? Nie ma tu naprawialni. Nie, no jest, widzę tam, dobra. Pojawiło mi się. Jeju. Czekaj, zmieniam pas! Nie puszcza mnie. Ole, by mnie ściął! O, muszę czekać. Na czerwonym przejechał! Oh my god! On czekał na czerwone i na czerwonym dopiero przejechał. Co za gościu? Już startujemy zaraz, spokojnie chłopaki. Zielone jest, dobra, startujemy. Tak, ja tu jadę jak coś. Nie dałem kierunkowskazu. O, widzę, że tutaj dużo ludzi miało problemy. Tu też jakiś zlocik jest, wow. No jedź, jedź. Gdzie tu zajechać? Jak tam się zajeżdża? Będę tu trochę... Ej, to źle zajechałem. Ja zawracam. O, 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 o. Jak tu zajechać? Ja tam nie widziałem wjazdu, co jest? Chyba nie z tej strony. O, ups, ups. Jak co tam wie? Nie, chyba z drugiej strony się zajeżdżę, dobra. Chyba tak. Dziwnie się zajeżdża, nie podoba mi się to wcale, ale dobra już. Już dobrze, no. Tu chyba. O, hehe, zielone. Fajnie. Nie muszę tych biegów zmieniać 300 razy. I tu się chyba zajeżdża, nie? Ops, 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 ops. A, pięknie, kurde, idealnie. Super! Ręczny. O! Nie działa tu tak? Cholera! Co tu, ręczny w ogóle nie działa? To po co ten ręczny? Ja chciałem zadriftować. Się odwrócić, ech. Kurde, panie czarodzieju. Dobra, zaprawiamy. Jezu, jak to było się. Konsekwencja naprawy. I tak, napraw. Uszesz ty w mordę. Ja nie wiem, kiedy ja zarobię na to wszystko. What? Co tu? 30 tysięcy? Ej, znaczy, tylko tam wjazdu nie widziałem. Ej, 30 tysięcy? To ile ja mam? 75 tysięcy! To jak ja mam tutaj pieniądze zarabiać? Ja chcę ciężarówkę kupić jakąś! Tak, teraz jedziemy do Pragi.
Idziemy do Pragi, bo ja chcę do Polski zajechać. Czekaj, bo coś tutaj jedzie grubego. Aha, on mnie chyba wpuszcza, bo nie tyle. Dobra, nie ma sprawy. Jak się tu głośno zrobiło. Teraz po naprawie, to super, nowy silnik V600. Jedziemy zabierać. Dawaj, zielone. Cholera, muszę oszczędzać. Teraz wydatki na paliwo znowu, cholera, jasna. Ciężkie jest życie ciężarówkowca. Czekaj, gdzie ty się... Chyba tu gdzieś. Dobra, ja tu skręcam. To tu? Nie, to nie tu. Gdzie to jest? Gdzie to kurde jest? Nie jest tu czasem? A nie tam, dobra. Cześć, czemu jadę pod prąd? Cholera. Szlak. Ja nie wiedziałem jak tam zajechać, tam nie było żadnego wjazdu. Strasznie, naprawdę. Nie widziałem tam nic po prawej. Miasto ciężarówek. O, trochę się pokręcimy, ale dobrze, przynajmniej poznam to miasto. Przyjadę tu na wakacje. O, gra mi się 300 razy zapisze. Ile tu tego jest, ludzie kochani. Patrzcie, ten ma w ogóle ciężarówkę w jakieś euroflagi. Dobra, my skręcamy tu i muszę po prawej jakoś szukać. Rozjadą mnie zaraz chyba. Dobra, ja muszę zmienić pasa. Czekaj, bo pasa muszę zmienić. Co jest? Kurde. Oh my god, gdzie tu się wjeżdża? A tutaj? What? W życiu bym tego nie zauważył. Ja pierdziut. Mam nadzieję, że ciężarówka moja jeszcze żyje. Co to było? A ja bym tam dalej krążył. Nie widać tego wjazdu tu w ogóle. Wale to w łeb, ty. Jak trudno to znaleźć. Jadę na Pragę. Tak myślę, gdzie tu jest jakiś wjazd? Po prawej, po lewej? Nie było tego widać. Ale już mamy, dobra. No. Super. Widać jak burza. Ktoś tam w ogóle jakieś koguty ma, jakieś dziwne rzeczy. A wy nie bierzecie towaru? Wy nie dostarczacie nic? Kurde. Dobra. Tu widzę, że ktoś jedzie. Powoli, powoli. Ej, tył. Mało brakowało. Dobra, chyba nic nie jedzie, nie? What? Chyba jednak jedzie. Co tu się dzieje? Nie zauważyłem go, ja myślałem, że... Zakorkowane. Kurde, jedź, ruszaj rzesz. Urwało mi się coś. Ten towar, co to za jazda bez towaru? Do Pragi jadę, weźcie sobie coś do Pragi. I jedziemy. No bez towaru to co to?
Co, co? Nie ma po co jechać. No, już uszkodzona ciężarówka. Ale jeszcze nie świeci się na czerwono, to jest dobrze. Czekaj, bo... Ja się z tym zahaczę tutaj chyba, nie? Tam. Dobrze będzie. Jedziemy. Dobra, muszę włączyć sobie mapę. O, co to mi się tutaj... Co? Nie to chciałem. O. Vera, mapę pokaż mi. Nie to, kurde, ja pierdzielę. Nic nie widzę, moje lusterka, kurde. Pomieszało mi się sterowanie, cholera. Muszę tu tempomat włączyć na 20 na godzinę. Żeby to wszystko sobie powłączać. O, nie! Tempomat! Działa ten tempomat, czy nie? Kurde, lusterka mi się wszystkie popieprzyły. O Boże! O, dobra, działa. Jedno jest. Wszystko gra, teraz tylko... Ja mam awarię tu, awarię sprzętu. To nie to. Nie to! Teraz szlak mi trafi. O, dobra, mogę jechać. Dobra, działa ta moja przyczepa w ogóle, czy nie? Naczepa? Chyba działa. Dobra, ej, dopiero co naprawiłem ciężarówkę. Bardzo ciężko było wyjechać z tego miasta, no. Strasznie. Czekaj, tutaj jak jechać prosto, okej. I tutaj w lewo. Ops. I haha, zielona fala, jest, jedziemy. Jedziemy, kurde. Uciekam stamtąd. Widzieliście, co się tam działo? Strasznie było tam. Ja wiem, że F... Znaczy, teraz to już wiem, że F5 to jest mapa. O nie. Hamuj, 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 hamuj. Tylko muszę tu kombinację klawiszy zrobić, żeby F5 nacisnąć, bo ja mam tą klawiaturę z klawiszami funkcyjnymi, nie wiem, czy wiecie, o co chodzi. Tak jak w laptopach mam, nie? Z touchpadem. Tą na kolanach tutaj. I muszę nacisnąć funkcyjny i tam F5 na przykład. Mi raz nie łapało. Ach, kurde. Dobra. Co się tam działo? Jakąś drogę zajechałem. Cholera. Tak, ja myślę, że tutaj w przyszłości sobie zainstaluję gaz w mojej ciężarówce. Nie są żarty, naprawdę do diesli można sobie załadować gaz. Z tym, że jest to bardzo kosztowne. Zwłaszcza w takich, wiecie, dużych ciężarówkach, nie? Ale my sobie damy radę, dobra. Gazujemy. Teraz to pójdzie. Czemu w tej grze nie ma hamulców? Jak nie ma hamulców? Znaczy, są, ale nie podoba mi się, że ręczny nie działa. To ja powinienem mieć tutaj ręczny tak jak do driftu. Tutaj nie można takiego zamontować. Szkoda. Dobra. Trochę tam zlamiłem ten wyjazd, komuś drogę zajechałem. Niedobrze, ale już jest chyba wszystko na dobrej drodze, teraz prosto. Co mi tam chcą wyprzedzać na pasie awaryjnym? Dobra, możemy spróbować, nie wiem, czy to się uda. Szczerze, wolałbym nie ryzykować, bo tutaj różne rzeczy dzisiaj testowałem. I tak, no, słabo to wychodziło. Ale póki co jest dobrze.
Dawaj po garach, no daje przecież tutaj. Teraz mam stabilną ciężarówkę, to jest spoko. Dobra, poszli. Tu mamy dwa pasy na prawo. Sorry, to ja muszę tutaj... O, dzięki. Up. O, tempomacik, elegancko. Jedziemy. Da się jeszcze mocniej tam nacisnąć? Ja bym 90 chciał jechać, by było git. Ale chyba nie da rady ta ciężarówka do 90. 86. I dobra, niech sobie tak jedzie. Nie mogę sobie ustawić, żeby domyślnie miały klawisze funkcyjne. Właśnie nie wiem, czy tak jest. W laptopach tak można ustawić? Nigdy tego nie sprawdzałem. Ej, no działa ten tempomat, czy nie, do cholery? Gówno, nie działał mi tempomat chyba. Albo jadę pod górę po prostu. Ja nie wiem, kiedy mam włączony tempomat, a kiedy nie, bo patrzcie, ta ciężarówka jest tak słaba, że jak jadę pod górkę, to ona zwalnia do 50 km na godzinę. Ej, a ja mam zwykły ładunek. Jedną naczepę mam. Strasznie głośno ta gra jest na zewnątrz. Aż boję się włączać tą kamerę zewnętrzną, żeby pokazać wam, co ja tutaj mam. No. Nie wiem, kiedy ja włączam ten tempomat. Wciskam guzik do tempomatu, ale jak jadę pod górę, to mam wrażenie, że jest wyłączony. Muszę mieć taką ciężarówkę, żeby mi tam dobrze tempomat działał. Czyli gdzieś koło 800 koni mechanicznych musi mieć, no. Ja chcę pod górkę jechać z taką samą prędkością jak z górki. Czyli 100 na godzinę. Siemanko wszystkim, co dopiero wpadli na streamka. Jedziemy sobie w konwoju w ETS 2 na multiplayerze, na serwerze Simulation 1. Właściwie to powinienem chyba trochę zwolnić, żeby ci, co jadą tam z tyłu, mnie dogonili. Ale ja na pewno będę gdzieś tutaj zwalniał na podjazdach, więc myślę, że mają szansę jeszcze mnie złapać. Dobra, włączyłem niby tempomat. Nie wiem, gdzie mi się to pokazuje, że włączam tempomat. Spróbuję... O, nie gazować. Tutaj trochę pod górkę było. Nie no, ciśnie, ciśnie, jest dobrze. Dobra, jest włączony tempomat, okej. Nie ma problemu. Tam zaraz Filipa skasuje. Muszę zmienić pas, żeby go wyprzedzić. Ale nie, on ma chyba mocniejszą ciężarówkę, on się nie da rady rozwalić. Znaczy wyprzedzić, nie? O, w ten sposób. Dobra, ktoś mnie już tam podgonił. Oni tam jadą 120 na godzinę, mają na budziku, to... Cisną, nie, chłopaki? Dobra, siema Jarek. Kurde, muszę... Jak dojedziemy na miejsce, to ja muszę się napić wody. Ile ja tutaj teraz wiozę? 74 tysiące? Nie, to jest moja kasa. Kurde. Co tu się wydarza? Można sobie odpocząć, okej. Siema Patrycja. Tak, wypadałoby chyba zatankować. Chociaż nie damy rady jeszcze na tym baku. Może w mieście zatankuję? A nie, jednak tu zatankuję. No, trochę z wami się tutaj podroczyłem, ale zatankuję sobie. Cena paliwa, co? Dobra. Kurde, zapomniałem. Ach. Aha. Dobra, tankujemy. Muszę trzymać, a chcę się też napić. Tutaj poczekamy na wszystkich. Uuu. Ile tu mogę zatankować? A nie mogę od razu wszystkiego zatankować?
chciałbym, żeby mi wymienili zbiornik paliwa od razu. Na pełny. Nie da się tak? No i fajnie, i fajnie. Jedziemy w takim razie. Odpalamy maszynę. O! Dobra. Dostałem achievementa za zatankowanie samochodu chyba. Kurde, dzieje się, nie? O, tam sorry, że tak nagle zjechałem, no, mogłem dać... Następnym razem dam wam ten... dam wam znać wcześniej, kierunkowskaz dam czy coś, zwolnię trochę. Nie, żebyście mogli sobie... zjechać wcześniej, żebyście wiedzieli po prostu. Dobra. Cyk. I zaraz włączam tempomat, jak będę miał tak z 85 gdzieś koło tego. Czy pojedziemy wszyscy potem na jakiś parking i zrobimy zlot? Myślę, że tak. Kurde, koniecznie. Musicie mnie nauczyć, jak się tu robi zloty. 77. Jak będzie tak 85, to wtedy, nie? Komuś silnik zgasł chyba. Rozwaloną ciężarówkę ma czy coś, nie wiem. O, czekaj, czekaj, bo tu gorąca sytuacja. Dobra, tempomat mi się załączył, jest git. Dobra, Filip trochę ruszył, nie chce się tak, chce trzymać odstęp, bo tutaj w ETS-ie są trochę czasami lagi, kogoś może mocniej zatrzymać, takie tam. Znowu myślałem, że ten pomad mi się wyłączył. Trzeba zmienić tą ciężarówkę kiedyś. Ja i tak mam przecież ten. Przecież mam. No, jak to się mówi. Dług do spłacenia ogromny. By to szlak trafił. Powiedzcie mi jedną rzecz. Bo mam zamiar kupić te wszystkie dodatki, te rozszerzenia. Mapy i tak dalej. Czy wy macie te wszystkie mapki pokupowane? Bo nie chcę, żeby było takiej sytuacji, że nagle... wy tego nie macie. Okej. Dobra, ktoś tam się dołączył do ruchu. No, 85 km na godzinę to jest zajebiście, jak dla mnie. Co, gdzie jesteś? Ja jestem w ETS-ie, na multiplayerze. Wszyscy pojedźmy na jakiś parking. Mówisz, Maciej? Kurde, ja myślałem, że ty znowu napisałeś komentarz, a to ten sam, to czytałem przed chwilą. Uprzedzają mnie. Karambol był gdzieś z przodu? Z tyłu chyba, coś się wydarzyło tam. Szkoda, że tego nie widziałem. Rozwalili się. 56 km mi zostało. To ja na was poczekam w mieście, jak tam się rozwaliliście, ok? Bo to już jest tutaj bliziutko. Nie wszyscy mają wszystko, tak myślałem właśnie. No to jest jednak trochę wydatek, nie? Żeby to wszystko kupić. Sobie paczkę na G2A, wszystkie DLC za 100 zł. O, to by było super. Wywaliłem orła. O kurde, Norbert, musisz się do jakiegoś miasta teleportować teraz. Spokojnie tam z tą prędkością. To nie są wyścigi. Widzicie, że ja mam chyba najwolniejszą ciężarówkę, jaką można mieć, bo to jest taka podstawowa. Pierwsza, którą, wiecie, ma się, jak się zaczyna grać w multika. Więc no...
na pewno będziecie mogli mnie tu wszystkim lepszym dogonić. Co jest troszeczkę chociażby droższe. Cyk. W ogóle kupowaliście sobie tutaj Skody? Bo jest w Multiku, można kupić sobie Skodę, no nie? Ja bym chętnie pojeździł Skodą. W ogóle sobie tak pojeździć jakimś samochodem. Ciekawe jak to wygląda. Bo ciężarówkami jeździ się bardzo fajnie. A nie wiem jak to z samochodem będzie wyglądać. Jak tu wąsko, Dobra, hamujemy. Kogoś tam wysprzęgliło, widzę z tyłu. Chyba za mocno zahamowałem, nie? Jak tak, to sorka. Ale ja tutaj musicie utrzymać większy odstęp ode mnie, bo ja naprawdę tutaj początkujący jestem. Pączek jest w pracy, super pączek. Bardzo fajnie. Dzięki w ogóle, że wszyscy z kulturką sobie tutaj jeździcie. Mieliśmy taką sytuację, że jakiś gracz trollował i rozwalał. Jak jeszcze nawet nie potrafiłem zapisywać gry, nie? Rozwalał tutaj na poprzednim streamie, była taka sytuacja jedna. A tutaj jest naprawdę kulturka. Tylko mam taką do was prośbę, to nie jest jakieś tam wymagane. Po prostu bierzcie sobie naczepy, żeby było fajniej, nie? Bo tak jak jeździcie na półce ciągniki, to tak... No słabo trochę chyba, czy nie? Słuchajcie, 9 km już powinienem widzieć swój cel na mapie. I dojeżdżamy do Pragi, moi drodzy. Nigdy tu nie byłem w ETS-ie, więc to jest dla mnie coś nowego. Okej, widzę, że pojawił się jakiś samochód. Fajnie. Widzę, że jest samochód osobowy. Jest samochód, to jest Skoda? Właśnie, jadę na 12, kurde, 50 na godzinę. No straszny jest ten samochód mój. Jaki stuningowany, kurde. Dobra, rondo powoli. Tu muszę ronda trochę tak... I cyk. Dobra. I tutaj mam już do dostarczenia towar. Oj. Dobra. Przepuścił mnie, super. Niektórzy gracze nie przepuszczają. O, jest na Wrocław! Ekstra! Będzie trzeba pojechać. Widzieliście tam znak na Wrocław? Koniecznie. Dawaj zielone. Siemaneczko wszystkim, co dopiero wpadli na streamka. Bawcie się dobrze. Robimy tutaj zbiórkę w ETS-ie. Dobra, muszę zmienić pas. Pilot mnie tutaj kieruje. Fajnie to wygląda. Ja szukałem jakiejś modyfikacji na pilota do singla. Patrzcie jak zapilotował tutaj. Spoczko, dzięki. To był Machu, tak? Dzięki Machu, że pilotowałeś konwój. Dobra. Teraz tak, w tą stronę. I cyk. Dobra, do przodu trochę.
wyjdziemy stąd, czy nie? Dobra, cofamy. Nie w tą stronę, Boże. Ach. Ile tutaj ludzi jest. Ja się ustawię, ja pojadę na jakiś parking może i tam zrobimy sobie foto, nie? Ja dobrze wykręcam? Chyba tak, dobrze teraz. Okej. Chyba za późno trochę odbiłem, nie? Kurde. To teraz na Wrocław, zaraz będę brał tam akcję. Spokojnie, ja tutaj zawsze jakoś tam czekam, nie? Tylko muszę najpierw zaparkować. Na Wrocław po prostu do Polski gdzieś tam, nie? Ups, 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 dobra. Mi trochę parkowanie zajmie. Więc... O kur... No zajebiście, zablokowałem się chyba. Coś mi się z naczepą stało. Może ją wyrwę jeszcze. Co tu się dzieje? O jest, wyrwałem ją, super. Boże, jak mało brakowało. Ja pierdolę. Ile tu tego jest? Ja nigdy czegoś takiego w życiu nie widziałem. Jeśli chodzi o multiplayer w jakiejkolwiek grze. Czekajcie, sobie może coś takiego zrobię. O, coś takiego. Ja trochę nie wiem, o co chodzi. No dobra, do widzenia, wyjazd z tym. Do widzenia. Dajcie mi hajsy. Do widzenia z tym. Pilot jest singlu w DLC Special Transport. O, nieźle. Ciekawe jak to działa z tym pilotem. No dobra, ej, udało się całkiem fajnie to dostarczyć. Co, mówicie, żeby tam jakiś parking autobusowy, tak? Parking autobusowy. Przystanek autobusowy. Dobra, zmienię tą kamerę, ludzie, kochani. Nie wiem, kurde, nie wiem kogo mam się tutaj trzymać. Dobra. Za dużo tego wszystkiego tutaj. Przejadę. Aaa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 
tutaj? Może na hotel? Chodźcie może na hotel. Ojej, tu mało miejsca jest. Tu za mało miejsca, kurde, my się tu nie pomieścimy wszyscy. Za mało miejsca, ja się cofam. Dobra, Machu, prowadź. Gdzie jest ten przystanek autobusowy? On jest moim pilotem chyba na tym streamie. Nie, tu za mało miejsca, musimy stąd uciekać. Nie pomieścimy się tu, nie ma szans. Mówicie jakiś przystanek autobusowy, tak? Parking autobusowy. No właśnie, tam chyba byłoby najlepiej, tylko gdzie to jest? Dobra,
Lecę, jadę za Skodą. Co tu się dzieje? Nigdy czegoś takiego nie widziałem w moim życiu, naprawdę, jeśli chodzi o gry multiplayer. To jest jakiś kosmos dla mnie, naprawdę. A tutaj! Dobra. To się otworzy? Oho! No tutaj to damy radę chyba. Dzięki machu. To było zaraz obok. Ja muszę zbadać tą miejscówkę, czy się nadaje pod nasz zlot. Chyba tak. Tutaj też nie ma kolizji, no to super. Dobra, jak się ustawiamy? Czy co? Ja się chyba ustawię na razie tak. Na trawę sobie wjadę, he? A żeby wam miejsca zrobić trochę, co wy na to? Dobra, to ja chyba mogę sobie wyłączyć spokojnie silnik. Czekaj, bo ja krzywo jestem. O. Ile tych dźwięków tu. Ja wyłączam silnik. Wyłączam silnik, zaciągam ręczny, bo grubo tu jest. O kurde. Co to za silnik? Co jest tym samochodem? Ojej. 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 Ja nie bardzo wiem, jak mogę operować tą kamerą. Dobra miejscówka, no dobra Marcin, dobra miejscówka, bo dużo miejsca jest. Pomieścimy się tu wszyscy. Ej, ile w ETS-ie maksymalnie osób może się zmieścić na... tak, żeby było ich widać? Jest strasznie głośno tu, o, uszy mi wybuchną zaraz, czekaj. Może inaczej, ile osób ja mogę zobaczyć? O, w ten sposób. Siema Bartosz, fajnie, że wpadłeś na streamka. Pączek przyjechał! Siemaneczko Pączek. Pączek jest prawie na każdym streamie i przyjechał teraz w ETS-ie. A tutaj w necie, jak zrobić kamerkę 0, wtedy latasz jak z drona. W multiku też to działa? Chciałbym was tutaj wszystkich pokazać, ale... Uśmiech do kamery, proszę. Tak, możecie robić zdjęcia. Ja pierniczę. Ej, czemu ja mam włączone światła? Przecież ja śpię. Kurde. Co tu się dzieje? Czegoś takiego nigdy w życiu moim nie widziałem, naprawdę, jeśli chodzi o gry online. A tu już jest... aha. Tak na maksa da się oddalić kamerę w tym trybie. Fajnie z naczepami się poustawiali po drugiej stronie. W ogóle jak zaparkowali, szacun. No i fajnie, zrobiliśmy sobie zlocik. Wejdź, dobra, w tryb zdjęcia. A jest, faktycznie, no. Jest coś takiego. Robi zdjęcia ciężarówek. Okej. Aaa, i czekaj, i teraz... Ojej. To chyba na paść wydał radę.
Ojej, tu pad nie działa. Kurde. Ale wsadę może. O, coś się dzieje. Czekaj. O, będzie dobrze. Yeah. Czekaj, teraz muszę jakoś obrócić ekran. O, właśnie tak. No to o to mi chodziło. O to mi chodziło, żeby można było sobie tak. Teraz spróbuję wszystkich złapać. O. No i jest. Drugi zlocik, drugi już. Trzeba przyznać, że dużo większy zlot zrobiliśmy, prawda? Jeszcze ktoś przyjechał. Jaki zlot. Fajnie to wygląda. Podoba mi się. To jeszcze możemy pole widzenia, głębia ostrości. Wow! Źle to wygląda. Dobra. I... A jeszcze tutaj sobie wyjedzie gość. Aha, to się do Steam, fajnie. Się od razu do Steama przesyła, super. Bardzo mi się to podoba. No dobra, wiecie co, ja biorę przesyłki. Będziemy sobie jechać w stronę Polski, jeśli coś takiego będzie. Jest, do Warszawy coś, o kurde. Patrzcie, mamy do Warszawy ładunek za 53 tysiące złotych. To co, ja biorę sobie do Warszawy, wy chyba też możecie wziąć do Warszawy, prawda? Ustawiam GPS-a i jedziemy.